Siemano wędkarze i wędkarki. Słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj w słonecznej miejscowości Charzykowy. Spotykamy się tutaj na zawodach pod nazwą Puchar Kaszub. Słuchajcie, jest to jedna z większych wędkarskich imprez w Polsce. Także gorąco Was zapraszamy. Naprawdę gruba impreza, jak jej organizator. Oczywiście są to spinningowe zawody wędkarskie parami z łodzi. Jezioro Charzykowskie to ogromna woda, 1380 hektarów. Słuchajcie, dozwolone silniki spalinowe. Będziemy łowili szczupaki i okonie. Oczywiście będą też bonusy za jakieś przyłowy, dodatkowe ryby, ale skupiamy się na tych gatunkach i łowimy 5 szczupaków i 5 okoni. To daje nam komplet ryb, za które później otrzymujemy bonus, czyli dodatkową jakby metrówkę, 100 punktów. Słuchajcie, już za chwilę pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda, gdzie będzie wodowanie, gdzie będzie zostawianie przyczepek, gdzie noclegi, gdzie ceremonia, gdzie wręczanie nagród. Wszystkiego się dowiecie z tego filmu. Odnośnie samych zawodów, regulamin zostawiam Wam w opisie filmu. Na naszym Facebooku znajdziecie wszystkie informacje odnośnie nagród, sponsorów, odnośnie wpisowego, noclegów i co tylko Wam potrzeba. A jeżeli czegoś nie znajdziecie, zawsze możecie do nas napisać wiadomość, bądź też zadzwonić bezpośrednio do mnie. Na wszystkie pytania Wam odpowiem. Słuchajcie, naprawdę szykuje się grubo. Oczywiście główną nagrodę mamy River Foxa 420. Nasi stali bywalcy oczywiście wiedzą, że jest to nagroda na full wypasie z fotelami, z bakistami, z bakistą na ryby. No słuchajcie, wszystko jest tam na tip top. Dodatkowo mamy naprawdę masę nagród, a które zobaczyć będziecie mogli na naszym Facebooku. A teraz zapraszam Was na krótką przechadzkę po Charzykowach. Pokażemy Wam co i jak oraz z drona zobaczycie dokładnie gdzie co będzie się odbywać. Także co, zapraszamy. W tym miejscu znajduje się główny slip, na którym będziemy wodować wszystkie duże jednostki, a po lewej, gdzie strzałka Wam wskazuje, możemy wodować naraz mniejsze jednostki i można ich wodować kilka jednocześnie. A teraz strzałka pokazuje Wam kierunek w prawo, gdzie musimy wypłynąć z mariny i dopłynąć 700 metrów do ośrodka Rejs. Właśnie teraz widzicie, gdzie znajduje się ośrodek Rejs. No jest to kawałeczek. Po drodze zostawiamy przyczepy na parkingu w ośrodku Paradise, zaznaczonym teraz tutaj strzałką. Teraz pokażę Wam Rejs z bliska. Słuchajcie, całe nabrzeże będzie dostępne dla nas. Nie będzie w trakcie zawodów tego sprzętu, który teraz jest na filmie. Będzie usunięty i całe nabrzeże mamy do swojej dyspozycji oraz 60-metrowy pomost. Strzałka właśnie ukazuje Wam stołówkę oraz taras, gdzie będzie nasze jakby główne centrum spotkań oraz integracji, a kolejna strzałka pokazuje Wam ośrodek kameralny. Słuchajcie, jest to jeden jakby obiekt połączony i rozdzielony tylko małym ogrodzeniem. Widok na jezioro Charzykowskie, które ma 10,5 km długości, a teraz widzicie ośrodek Paradise oraz parking na przyczepy. Jeszcze kawałek chciałbym Wam pokazać. Jezioro Charzykowskie, ogromna woda, zobaczcie, malownicza, zatoczki, półwyspy, wyspy, masa wypłyceń. Słuchajcie, mamy również dla Was niespodziankę, czyli wszyscy zawodnicy będą mogli skorzystać z bardzo dokładnej mapy batymetrycznej oraz struktury dna, którą wykonał kolega Maciek. Maciek Sonary i Mapy, słuchajcie, zrobił tutaj genialną robotę, a mapa będzie do pobrania przez aplikację Zimorodek. Łączycie sobie w telefonie i widzicie praktycznie wszystko. Jesteśmy tutaj na terenie Mariny Charzykowy. Słuchajcie, wielki betonowy slip, na którym zwoduje się każda jednostka. Zobaczcie, widać po tym, co stoi w porcie. Na czas zawodów oczywiście slip będzie otwarty.